Dzień dobry Państwu. Jest mi bardzo miło przywitać w naszym gronie pana prezesa firmy PRDSA Leszka Choreglada oraz pana prezesa firmy Budomex Eugeniusza Izdebskiego. Pan prezes Choreglad reprezentuje wykonawcę inwestycji w tak zwany etap pierwszy, to jest budowę ulicy Armii Krajowej w przebiegu od skrzyżowania z ulicą generała Augusta Fieldorfa do skrzyżowania z ulicą rostmistrza Witolda Pileckiego. Natomiast pan prezes jako element tej inwestycji będzie wykonywał ze swoim przedsiębiorstwem to, co przylega do pasów jezdni realizowanych przez miasto wspólnie z firmą PRD, czyli chodnik, parking zasilany od strony wewnętrznej oraz wysięgnik w stronę ulicy Pileckiego. Przypomnę, że ulica Armii Krajowej jest jednym z naszych miejskich zobowiązań, jakie zaciągnęliśmy wobec mieszkańców, przyjmując wspólnie ze wszystkimi klubami w Radzie Miasta plan budowy ulic na bieżącą kadencję. Ulica Armii Krajowej znalazła się jako jedna z pięciu ulic w tak zwanym układzie podstawowym, a więc tych ulic o znaczeniu strategicznym dla rozwoju sieci komunikacji kołowej w Białej Podlaskiej. I cieszę się, że dzisiejsze podpisanie umowy jest kolejnym dowodem naszej sprawności, rzetelnego i solidnego, sumiennego wykonywania podjętych przez nas jako samorząd miejski zobowiązań inwestycyjnych. Wartość zawieranej dzisiaj przez miasto umowy to 1 380 000 zł. Jest to kwota nieznacznie niższa od kosztorysu inwestorskiego, jaki zakładaliśmy w przeprowadzonym niedawno przetargu. To jest dalsza kontynuacja odcinka pierwszego, które moje przedsiębiorstwo z powodzeniem wykonało. Robota nie należy, jak zawsze oceniam, trudności w wykonaniu zadań, które mi się powierza. Nie należy do robót skomplikowanych. Prezydent miasta ustalił taki trochę niesatysfakcjonujący, no ale musimy się do tego podporządkować, termin, bo jest termin bardzo krótki. Jak pogoda nam pozwoli, to się w tym terminie, panie prezydencie, mimo tego, że chcieliśmy dłuższy termin, termin jest bardzo króciutki. Z tego terminu łącznie tu z panem prezesem Izdebskim prawdopodobnie się wywiążemy. Także życzmy sobie, żebyśmy się po okresie wykonania, zgłoszenia do odbioru, żeby ten odcinek, który tam wspólnie zrealizujemy, cieszył mieszkańców, szczególnie osiedla tego, przez którą ta ulica przebiega. No i Bielczanie będą mieli jeszcze jeden fajny taki odcinek ulicy. I Biała dzięki temu no, staje się coraz bardziej ładniejsza, coraz bardziej ciekawsza, coraz bardziej piękniejsza. Firma Budomex zdecydowała się za własne pieniądze wykonać wszystko od krawężnika zewnętrznego ulicy Armii Krajowej na północ. Łącznie z odcinkiem ulicy Pileckiego, która też w 100% będzie finansowała z naszych pieniędzy. Ja tutaj odnieść chciałbym się do tej uwagi, że tam na ulicy Armii Krajowej, ponieważ jest taka szeroka, to w tej chwili na jednym pasie parkują samochody. Natomiast ulicy się nie buduje na ten moment, tylko przyszłościowo ona tutaj organizmie miejskim będzie kiedyś przyszłościowo pełniła ogromną funkcję, dlatego że to jest ulica od północnej do ulicy, łącząca ulicę północną z ulicą Terebelską i przecinająca wielkie osiedla, w tym osiedle przy ulicy Armii Krajowej, które docelowo będzie miało gdzieś w granicach 20 000 mieszkańców. Także na ten moment nic dziwnego, że jest możliwość parkowania, natomiast w momencie, powiedzmy za 3-4-5 lat, na pewno już takiej możliwości nie będzie i ta ulica będzie bardzo mocno obciążona, chociażby no, jeżeli nawet do ulicy Francuskiej zostanie dociągnięta, to też takie natężenie ruchu będzie wielkie. To tyle od nas. My chcemy też trochę z opóźnieniem, bo tutaj z panem prezydentem podpisujemy
umowę, że zrobimy to w miesiąc po tutaj oddaniu do użytku przez pana prezesa. My tą swoją część wtedy też dokończymy, tak żeby ulica Armii Krajowej była kompletna. Dziękuję. Ze swojej strony chciałbym bardzo podziękować obydwu panom prezesom. Tak za terminowość i wyjątkową sprawność oraz gotowość do wykonania według umownych założeń tej inwestycji, a panu prezesowi Eugeniuszowi Izdebskiemu dodatkowo za to, że pokazujemy zupełnie nową jakość. Tak właśnie w wielu miastach wygląda dobre partnerstwo między samorządem zarządzającym swoim miastem, a przedsiębiorcami, którzy realizując własne projekty biznesowe, rozumieją, że ich społeczne oddziaływanie musi się wpisywać i wspierać lokalną społeczność. Dzięki takiej współpracy jesteśmy w stanie raz na zawsze pożegnać te oto zjawiska, gdy oddawane inwestycje mieszkaniowe stoją, mówiąc obrazowo, w polu i ich mieszkańcy, którzy nabywają te mieszkania, chodzą po błocie, parkują w błocie. Odpowiedzialnością władz miasta jest nie dopuszczać do takiego stanu i dziękuję, że wśród bielskich przedsiębiorców znajdują się ci, którzy świetnie to rozumieją. Pan prezes Izdebski nie jest pierwszym, z którym taką współpracę nawiązujemy i liczę, że już inaczej w Białej Podlaskiej dziać się nie będzie. Jest to nawiązanie do bardzo dobrych przykładów z Polski, gdzie właśnie tak wygląda wspólne gospodarskie podejście do realizacji miejskich inwestycji w układ drogowy. Zaangażowanie samorządu, ale również zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców, którzy podejmując takie inwestycyjne wsparcie na rzecz miasta, wspierają także własny biznes, bo w sposób zrozumiały przyjemniej jest sprzedawać lokale mieszkalne, jednocześnie oferując już zagospodarowanie infrastruktury komunikacyjnej wokół takich domów czy bloków mieszkalnych. Jeszcze raz dziękuję panom prezesom za to bardzo.